Cześć, witajcie, jestem Anty, wy jesteście na kanale Anty Pejątka. To już siódmy odcinek z serii Wiedźmin Dziki Gon. Kontaktem między nami a Fel był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojny Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ziemi. W poprzednim odcinku dostaliśmy zlecenie od Waszmościa, żeby odszukać jego zaginioną córkę. No i w tym odcinku mam nadzieję, że uda nam się zrealizować owe zlecenie. Dalej. Także ruszamy do znacznika. Mamy tutaj rzekę, będzie trzeba chyba znowu płotkę naszą oszukać. Co byśmy nie szukali zbędnie jakiegoś mostu. Jest nasza płotka już. Dalej płotka, dalej! No płoteczko, ruszamy się. Powiem wam szczerze, no nie bardzo jestem z grafiki zadowolony. Troszeczkę mnie to irytuje. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. No i mamy pieski. Nie trafiłem troszeczkę. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Henry. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żal nie słychać. Thank you.
Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Się nam tu troszkę odjebało, nie? Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. A co jest? Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś musi być zamek od tego klucza. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... ciekawe. Księga z rachunkami. Zapłata za węgiel zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w kurta handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem.
konflikt z wiedźmą. Poszukiwana do Tarmana bagna, gdzie spotkała ludzi. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No, jak sami widzieliście, troszkę to było ukryte gdzieś mniej więcej tu. No i ruszamy sobie pomalutku już naszych dalszych zadań. No i gdzie nasza płoteczka? No, bo już bałem się, że się zgubiłaś. Troszeczkę ubolewam, bo tak jak podejrzewam, no nie będzie możliwości kupienia sobie nowego konia, co troszeczkę ogranicza nasze możliwości w tej grze. Na pewno będzie jakaś opcja, żeby zwiększyć prędkość tego konia, ale no na przykład wolałbym mieć czarnego bądź białego konia. Albo, nie? Jakieś... O, i napotkałem go chulę. No, ale są dużo silniejsze ode mnie. Nawet się nie będziemy wdawać w bójkę raczej. Szczęście udało się. Póki co nasz wiedźmin jest no cipeczką, no. Co tu dużo ukrywać. Nie ma za dużo szans z przeciwnikami napotkanymi na naszej drodze. Szczerze mówiąc, nawet wilki nas dojeżdżają, czy psy. Musimy troszeczkę rozwinąć nasze umiejętności. Może wtedy pójdzie troszkę lżej. Co my tu mamy? Ej, ty tam! Stawaj! Będziemy się potykać! Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Stawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Zobaczmy. Racja, załatwmy to szybko. Oj, mamy czachę, także szans raczej nie mamy za wielkich. Chociaż póki co, jeden na jednego. Ile mam czekać? Jakoś to tam leci, nie? Życia kolega nasz ma. Litości! O, udało się.
Niespodziewanie. Byłem pewien, że... No nie pójdzie. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. No. No i już zmierzamy sobie dalej ku celowi, ku naszemu celowi. O, daleko nie było. Nie wiem, czy on tu siedzi pod mostem, czy... Zamykali drzwi przede mną. Ale dość dużo itemków tutaj leży. Itemy zawsze warto raczej zbierać. Zawsze będzie można to sprzedać. Widziałem, że jest taka możliwość tu. Oj, chyba tyle z mojego wiedźminowania. Nie mam szans z gościem starczą, z tego co widzę. Bardzo niedobrze, no na pizdę wyłapujemy. Dawaj, wiedźmin. No, nareszcie. Dam skurwysyna. No nie bardzo wiem, gdzie ja mam tu iść. Powiem szczerze, ciężko mi się odnaleźć w tym świecie. Odejdź! Proszę iść stąd!
Chociaż ci świeczkę zgaszę. Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę. Otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstaju, ale... Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Zobaczymy. Pewnie ktoś się nam tutaj znajdzie. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć sam. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstaja, nie? Tamtejszy karczmarz to mój szwagier. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. No to ruszamy. Właśnie się płateczkę znalazłaś ty. Ruszę. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko.
jest wejście. Chyba będę musiał zanurkować. Kurczę, wkurzające jest to wyciąganie miecza. No nie wyciąga mi tego ciągle. Tak za pierwszym razem, tak z 2-3 razy muszę kliknąć, zanim to, szczerze mówiąc, zadziała. Proszę. Sporo tych rzeczy tu było. No i coś nam tu tak nie wychodzi. To o, może tędy? Nie, w ta strona będzie chyba. Chyba będzie trzeba tutaj do góry wleźć. To były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Obrońca uciśniony. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie.
gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Fortesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stengel. Po wsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Po wsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Piękne miejsce. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kunder. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. O, proszę, tego się nie spodziewałem. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Muszę jej pomóc. O, ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że to nie jednorazowa zmiana w Tontiri. Powalczy znacznie lepiej niż Wiedźmin. Oraz jej wytrzymałość też jest dużo potężniejsza moim zdaniem. Możesz zejść. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? No, nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu. Tam by ci coś dali na te rany. Nie najgorszy pomysł. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Wilki! Schowaj się. Ah!
wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przygryziony. Musiało go bardzo boleć, no mu umarł. Zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. W tym odcinku to już będzie wszystko. Ja chciałbym was zachęcić do subskrybowania, lajkowania oraz udostępniania moich filmów. Na dzisiaj się już z wami żegnam. Do zobaczenia.